Miesiąc maj to przede wszystkim czas matur, choć nie tylko. W gminie Zawadzkie na rzece Małej Panwi rozpoczyna się sezon kajakowy. Jednak do spływu trzeba się odpowiednio przygotować. Jak co roku trzeba zrobić przegląd rzeki, czyli troszeczkę to posprzątać. Po zimie tam czasami coś się w wodzie pokazuje. Trzeba odświeżyć szlak, czyli my odmalowujemy znaki, kilometry na drzewach, które informują kajakarzy o tym, gdzie są, jak daleko do mety. No i sprzęt oczywiście, trzeba przejrzeć sprzęt, sprawdzić sprawność kamizelek, ewentualnie coś zamówić, wiosła, uzupełnić takie rzeczy. W szczycie sezonu relaks znajduje tutaj nawet kilkuset kajakarzy dziennie. Różnorodność tras jest naprawdę spora, co sprawia, że Mała Panew jest wyjątkowa. Mała Panew płynie się ciągle przez las. Można zobaczyć, jak bobry pięknie drzewa podgryzają, czy jak teraz małe kaczki się klują dzikie. No takie sobie tam pływają, malutkie, ładne, no i no trzeba patrzeć, nie? Jest bardzo urokliwa. Potocznie również nazywana Mała Amazonką. Jest cały czas, znaczy nie cały czas, ale powiedzmy w 80%, gdyby policzyć od Krupskiego Młyna do Ozimka, no to płynie przez las. Bardzo ładne widoki. No i przede wszystkim to, że jest to rzeka, można powiedzieć, bezpieczna. Średni poziom, to jest pół metra. Nie? Dlatego mogą przyjeżdżać tutaj całe rodziny z dziećmi. Dzięki temu pojawiło się sporo firm oferujących spływy, jednak nie można mówić o ich rywalizacji. Zaletą mojej firmy jest to, że z każdym się potrafię dogadać i praktycznie moi klienci mogą korzystać z każdego miejsca, z którego można wypłynąć i do każdego miejsca, gdzie powiedzmy, czy tam do kolegi w Kolonowskim, do Dzikiej Chaty, czy do przystani Amazonka też moi klienci mogą dopłynąć, z tym, że muszę się wtedy porozumieć z właścicielami, że po prostu będą tam. I wtedy nie ma żadnych problemów. Czyli partnerstwo, nie rywalizacja. Przede wszystkim. Jak rzeka ma swój początek, tak i osoby oferujące wodne wrażenia od czegoś zaczynały. Kupiliśmy takie zużyte kajaki dla swoich dzieci i one to rozpoczęły, sobie tam pływały po tej... Postawię gdzieś tam i po Małej Panwi, prawda? I tak się zaczęło. I... Żona mnie zainspirowała tą formą rekreacji. Wtedy już była jedna firma. Wypożyczyliśmy z tamtej firmy wtedy kajak, no i... Tak jakoś. Na początku miało to być tylko dla nas kajaki, bo zdecydowaliśmy, że tak fajnie tu jest, no to sobie zakupimy. No i tak to się w firmie przerodziło. To dobry przykład, że sport oprócz radości może dać też pracę.